Cześć, ja nazywam się Mateusz Ostręga i witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o cholesterolu. Czy jest aż tak zły, jak go malują? A może to wszystko to jedna wielka bujda i możemy zajadać się smalcem i boczkiem, ile tylko chcemy? Jeśli jesteś ciekaw odpowiedzi na te pytania, to zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Cholesterol to organiczny związek chemiczny lipid zaliczany do grupy steroidów. Jest produkowany przede wszystkim w wątrobie oraz dostarczany wraz z pożywieniem. Choroby układu sercowo-naczyniowego to bez wątpienia duży problem. Każdego roku umiera na nie cała masa Amerykanów i jeszcze w 2018 roku były pierwsze na liście przyczyn zgonów wśród właśnie mieszkańców USA. Całkiem możliwe, że w 2019 roku spadną na drugie miejsce zaraz za Alzheimerem. Nie zmienia to jednak faktu, że są one wciąż ogromnym problemem zdrowotnym i przysparzają obecnej medycynie ogrom problemów. Od wielu lat oskarża się o te problemy cholesterol, a przynajmniej uznaje się go za jedną z głównych przyczyn tego, że tak wiele osób zapada na choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak miażdżyca, udary czy też zawały serca. Jednak czy tak jest w praktyce? Ewolucja to naprawdę ciekawa kwestia, ponieważ można powiedzieć, że nigdy się nie myli. Zawsze kiedy się myliła, doprowadzała do śmierci tych przodków, które były pomyłką, które miały jakieś wady, takie wady, które nie pozwalały żyć na naszej planecie. Bardzo dziwne byłoby z kontekstu ewolucyjnego, jeśli ewolucja, doprowadzając do powstania organizmu człowieka, najbardziej złożonego organizmu, jaki dzisiaj znamy, sprawiłaby, by ten sam produkował sobie truciznę. Truciznę w postaci cholesterolu. Bo to właśnie nasz organizm, a dokładnie nasza wątroba, produkuje zdecydowaną większość cholesterolu, która znajduje się w naszym organizmie. Cholesterol żywieniowy stanowi zaledwie 5-10% całości cholesterolu, który jest używany przez nasz organizm. Co ciekawe, aż 25% suchej masy mózgu składa się właśnie z cholesterolu. Gdyby cholesterol był aż taką trucizną, za jaką wielu go uważa, bardzo mało prawdopodobne, by organizm człowieka w toku ewolucji umieścił aż 25% trucizny w suchej masie mózgu. Mózgu, który jest prawdopodobnie najważniejszym narządem, jaki posiada człowiek. Cholesterol pełni jednak jeszcze kilka innych bardzo istotnych funkcji w organizmie człowieka. Są to takie funkcje jak chociażby wchodzenie w skład błon komórkowych praktycznie wszystkich komórek, które znajdują się w organizmie człowieka oraz innych ssaków. Jest to bardzo ważna funkcja, która zapewnia tak naprawdę tym komórkom prawidłowe funkcjonowanie oraz kontaktowanie się między sobą. Bez cholesterolu komórki człowieka nie mogłyby pracować w taki sposób, jaki muszą pracować, byśmy zachowali zdrowie. Co ważne, cholesterol jest też prekursorem do powstawania hormonów, zarówno hormonów płciowych, jak i kortykosteroidów. Więc niedobór cholesterolu prawdopodobnie skończyłby się niskim poziomem testosteronu u mężczyzn, czy też zaburzeniami hormonalnymi u kobiet oraz problemami z układem nerwowym, który jest odpowiedzialny za wydzielanie kortykosteroidów. Pewnie niejednokrotnie słyszeliście też o tym, jak ważna jest witamina D3. A czy wiecie o tym, że żeby powstała, promienie UVB muszą połączyć się właśnie z cholesterolem znajdującym się w naszej skórze? Bez niego powstanie witaminy D3 byłoby po prostu niemożliwe. A bez niej, jak dobrze wiemy, czekają nas naprawdę spore problemy zdrowotne. Badania sugerują, że niedobór cholesterolu może oznaczać problemy z pamięcią, demencję, czy też zaburzenia depresyjne. Może też przyczynić się do złej komunikacji między komórkami, a to może wpłynąć chociażby na układ nerwowy. To też nie przypadek, że leki, które mają zadanie blokowanie syntezy cholesterolu przez nasz organizm, jako główne efekty uboczne mają takie problemy jak właśnie zaburzenia pamięci, czy też zaburzenia mięśni szkieletowych. No dobrze, ale przecież wyróżniamy dobry i zły cholesterol, więc pewnie mówisz o tym, który jest dobry, a ten zły nas zabija. No, tak do końca nie jest. Tak naprawdę to, co nazywane jest popularnie cholesterolem dobrym i złym, nie jest wcale cholesterolem. Cholesterol mamy tylko jeden, a to, co nazywane jest dobrym i złym cholesterolem, są to lipoproteiny, które są transporterami w organizmie człowieka, transporterami między innymi właśnie cholesterolu. I w ten oto sposób lipoproteina LDL transportuje cholesterol oraz inne składniki odżywcze z wątroby do komórek, a lipoproteina HDL transportuje z powrotem, czyli zbiera odpadki z naczyń krwionośnych i transportuje je do wątroby. Jak więc w końcu jest z tym cholesterolem? Jest on dla nas dobry, zły, czy może neutralny? Pomaga nam w naszym zdrowiu, czy może faktycznie powoduje problemy zdrowotne? Cóż, całkiem świeże badania, ponieważ z 2018 roku, które są przeglądem literatury do tej pory zebranej na temat wpływu żywieniowego cholesterolu na zdrowie człowieka, jasno mówią, że nie wykazano żadnego wpływu, żadnego powiązania cholesterolu żywieniowego z chorobami układu
sercowo-naczyniowego. Okazuje się, że dieta uboga w cholesterol nie tylko nie zmniejsza ryzyka powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego, ale wręcz może je zwiększać, ponieważ wiele osób przez tak wiele lat musiało odmawiać sobie jedzenia jajek przez bzdurne zalecenia. Jajek, które są tak bogate w różnego rodzaju składniki odżywcze, jak chociażby cholina, czy też witaminy, które działają w końcu przeciwzapalnie. W tym przypadku może okazać się, że dieta uboga w cholesterol będzie działała po prostu niekorzystnie. Podobnie cholesterol, jeśli chodzi o badanie krwi, nie będzie najlepszym możliwym miernikiem, jeśli chodzi o ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wykazało to już kilka badań. Sam całkowity cholesterol jest zależny od bardzo wielu czynników, jest produkowany przede wszystkim przez nasz organizm i wcale nie oddaje tego, w jakim stanie są nasze naczynia krwionośne. Czy oznacza to więc, że możemy dowoli zajadać się kwasami tłuszczowymi, szczególnie nasyconymi, które przede wszystkim są źródłem cholesterolu? No, tak do końca nie jest. Bo o ile badania kompletnie odrzucają tezę, jakoby cholesterol miał powodować choroby układu sercowo-naczyniowego, tak co najmniej kilka badań potwierdza, że tłuszcze nasycone mogą przyczyniać się do powstawania tych chorób. Nie oznacza to jednak, że tłuszcze nasycone same w sobie są dla nas złe. Absolutnie tak nie jest. Chodzi tutaj raczej o to, że są po prostu nieumiejętnie używane. Tłuszcze nasycone, podobnie jak glukoza, to bardzo dobre paliwo do naszego organizmu. Okazuje się, że kiedy dostarczamy do naszego organizmu jednocześnie dwa dobre źródła paliwa, pierwsze z nich to glukoza, a drugie z nich to tłuszcze nasycone, na poziomie komórkowym pojawia się pewien bałagan. I taki bałagan może przyczyniać się do powstawania różnego rodzaju chorób. Więc dieta, którą stosuje większość Amerykanów czy też Polaków, bogata zarówno w kwasy tłuszczowe nasycone, jak i cukry, szczególnie cukry proste, może faktycznie przyczyniać się do powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego. Pamiętaj więc o tym, żeby nie łączyć zbyt często tłuszczów nasyconych oraz węglowodanów. Popularne posiłki jak tłusta karkówka z ziemniakami powinny pojawiać się na Twoim talerzu raczej okazyjnie, a nie stanowić podstawę diety. Jeśli lubisz tłuszcze nasycone, pamiętaj o tym, żeby zmniejszyć podaż węglowodanów w swojej diecie. To dlatego tłuszcze nasycone na diecie ketogenicznej będą działały zupełnie inaczej niż tłuszcze nasycone w diecie bogatej w węglowodany. Podsumowując, zalecenia, jakoby ograniczenie cholesterolu spożywanego z pożywieniem miały wpłynąć na powstawanie, profilaktykę czy też leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, jest po prostu mitem, nieprawdą, o której mówią badania naukowe, które zresztą będziecie mogli sprawdzić poniżej w opisie. Nie zmienia to jednak faktu, że większość źródeł cholesterolu jest bogata również w kwasy tłuszczowe nasycone. A kiedy stosujemy standardową dietę, polską czy też amerykańską, zwykle łączymy duże ilości cukrów oraz duże ilości tłuszczów nasyconych, dorzucając do tego jeszcze tłuszcze trans. To jest już naprawdę niezły przepis na to, aby zapewnić sobie problemy zdrowotne, takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, czy inne choroby, chociażby jak choroby neurodegeneracyjne. Jednocześnie nie oznacza to, że musisz wyeliminować tłuszcze nasycone ze swojej diety całkowicie. Wręcz przeciwnie, mogą być one bardzo dobrym elementem Twojej diety, przyczynić się do poprawy Twojego zdrowia. Musisz tylko wiedzieć, kiedy i w jakich sytuacjach je stosować. Jedną z takich sytuacji jest właśnie ketoza. Sam sobie cholesterol nie jest dla naszego zdrowia zagrożeniem, a wręcz przeciwnie, może przyczynić się do wielu pozytywnych aspektów naszego zdrowia. Faktem jest jednak, że największe znaczenie ma produkowany przez nasz organizm cholesterol, a nie ten dostarczany z zewnątrz. Więc nie jest tak, że poziom testosteronu podniesiesz sobie jedząc smalec. Niestety, musisz po prostu zadbać o to, żeby Twój organizm sprawnie produkował cholesterol, sprawnie go transportował oraz sprawnie go zbierał. To zapewni Ci optymalne zdrowie i cieszenie się długowiecznością. Dzięki wielkie za uwagę. Koniecznie sprawdź opis filmu, zostaw łapkę w górę, komentarz, no i zasubskrybuj kanał, bo już następny czwartek się znowu widzimy. Dzięki wielkie za uwagę, cześć!